Cześć wszystkim. Mamy piątek, 7 rano, po 7. Dzisiaj oprzęt. Muszę. 60 się grzeje. Otwieram i jadę po kukurydzę. Wczoraj se nie przywiozłem wieczorem. Nie przywiozłem se. Bo tam robiłem przy traktorze. Także tak to wygląda. Wszystko trzeba bydlaku dać. Myślę, że wszystko będzie widać, bo idę tutaj oświecić światło, także cięcie. Dobra, oświeciłem tu. Tutaj zamiotę. No i pojedziemy. Po tą kukurydzę. Siano kiszonkę też muszę przywieźć. Oni czekają, bo trochę wcześniej dostawali. No ale dzisiaj dostają. Tak, bo nie przywiozłem se wczoraj. Dobra, jest wszystko tu dobrze już. Ogólnie niedługo, znaczy teraz, może będą vlogi, tu będę sprzątał. To nie będzie całe niszczone, rury są, wszystko będzie zalewane, murek. I tutaj też będzie takie same jak tu. Bydło trzeba będzie kupić. I wtedy, czyli jakaś za miesiąc, do miesiąca, możecie się spodziewać, że przyjedzie paszowóz na testy. Zobaczymy jak to będzie, forsznik będzie z tym chodził. Także zobaczymy. Może później nagram wam drugiego vloga, druga część dnia. Odpalę go i tą dwukółkę wywiozę stąd, bo a go przepalę sobie, bo wiecie. Dobra, jakieś tam światło na chwilę oświecimy. W sumie nie potrzeba. Olej zimny jeszcze. Jedziemy. Nie dopompowałem. Muszę zobaczyć, bo czy nie jest za mało. Trochę jest mało. Ale dam rady, potem dopompuję. Schodzi mi tutaj gdzieś jest gwóźdź bity. O tutaj. Uchodzi. Dobra, jedziemy. Szkoda czasu, co jeść. W poprzednim vlogu, że kieszonka się kończy, zostało 5.
7 bali. Będę musiał kupić. O, myślę, że z kupnem nie będzie problemu. Są tutaj gospodarze, co mają kiszonki, więc zawsze idzie załatwić. Jeżeli będą tylko chcieli sprzedać, to myślę, że nie będzie problemu. W tamtym roku też kupowałem, ale wiecie, było tylko 5 sztuk byków, a teraz jest 15, więc także pomarzła trochę ta kiszonka kukurydza. Ładujemy. A więc dobra, widzimy się przy rozdaniu paszy. Dobra, także witam. Dalej, pocięciu. Dajemy teraz kukurydzę. Przywiozłem, umieszałem i będę im dawał. Idę sam zjeść. Idź. Żeby wiecie. No, okej. I jeszcze siano kiszonkę muszę przywieźć. Co? Co chcesz? Odejdź. O, przecież tu muszę widłami wziąć. Tak, potem może uśrutuję, bo kończy mi się śruta. Kończy mi się śruta. Także zobaczymy, co zaczepka. Także zobaczę, co zdecyduje. Roboty na dziś trochę jest zaplanowane. Może będę robił obciążnik do 60. Może to zrobię. Może mi się uda. Tak więc no zobaczymy. Więc no zobaczymy, co mi się uda zrobić. Bo mało trochę przywiozłem. Najwyżej pojadę drugi raz. Dobra, tutaj daję po łopacie. Idę zanieść małym. I później resztę tym daję. Małym po łopacie płaskiej takiej. Daję. Nie wiem, czy kamera dobrze ustawiona, ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Słowę sobie muszę przywieźć. Jest trochę. Daj tą dwukółkę muszę stąd wywieźć i tu posprzątać, bo tu bym sobie od razu kiszonkę przywiózł jedną. Aby było. Ale marzy mi się ten paszowóz już. Ładną by paszę miały.
ładną paszę by miały. Ścianopiszonką wszystko zrobione. No ale tutaj muszę zrobić na tą drugą stronę do byków. Z tego względu, że paszowozu na testy dotyk mi się nie opłaca. A tak jak będą tu, to na dwie strony będę sypał. Jak jest. Chcę to zrobić przejezdne, wam powiem. Ale nawet nie miałbym gdzie ich wypuszczać. Bydlaków. A tam jest zagroda na wypuszczenie ich. Dajcie znać jak wy, ale już bym chciał sianokosy, wam powiem. Jest owijarka, jest wszystko tak porobić. No ale cóż, zima też jest potrzebna. Jak jest mokra zima, dużo śniegu, to potem wiosna mokra. Ty masz siano, to jedz siano. Także i później nie wiem, która godzina jest, ale gdzieś jest po wpół do 8, więc potem koło po 9 przyjdę dać im siano, kiszonki, siana, zobaczymy. A i tak muszę przywieźć. A jeszcze nie dość, że tu im daję, to tam też są beczki zrobione. No właśnie, tylko nagrywa to w ogóle? Tak, nagrywa. A w zeszłym roku kukurydzy mało było. Już mam połowę pryzmy. No ale co zrobić? W tym roku myślę będzie dużo więcej. Nawozu dostanie więcej. Obornik był, także w sumie w zeszłym roku na połowie był obornik, więcej nie starczyło. Bo tych byków dopiero co przyjechały, to się nie uzbierało. Z tych to mało było. A teraz w miesiącu są 4 rozrzutniki, te polskie, wiecie jakie mam. Co miesiąc są 4, więc ładnie, ładnie jest. A tak to był niecały chyba jeden w miesiącu, albo 2, więc to było za mało. Dobra, rozdam im i idę wziąć się za montaż tego filmu. Zmontować, wypuścić, jakieś tam lekcje zrobić i no i tyle. I przyjść dalej tutaj coś robić, bo roboty jest masa. Jak to na gospie, zawsze znajdzie się coś do roboty. Między innymi ten obciążnik do 60 na tył, bo przydaje się, wam powiem. Nawet do samego zbioru beli też się przyda, bo